Żoliborz to tętniąca życiem zielona część Warszawy, która posiada 50 tysięcy mieszkańców i 250 hektarów zieleni. Realnie daje to 50 metrów kwadratowych na każdego mieszkańca. Żoliborz został podzielony na trzy części. Jedną z nich jest Marymount Potok, posiadający na swoim terenie Centrum Olimpijskie imienia Jana Pawła II, z dostępem do siłowni na najwyższym piętrze. Tuż obok mieści się duża stadnina koni. W tej części Żoliborza znajduje się najstarszy park w Warszawie, który nosi nazwę Kaskada, tuż obok pętli tramwajowej i stacji metra Marymount. Kolejna zielona przestrzeń wraz z starorzeczem Wisły to Park Kępa Potocka o powierzchni 18 hektarów. Ciekawie zaaranżowane place zabaw, małe restauracje oraz ścieżki rowerowe. Jest to jedno z lepszych miejsc do zabawy z pupilami. Warto wspomnieć o trasie S8 i Wisłostradzie, dzięki której dostaniemy się szybciej w każdą część Warszawy. Drugą częścią jest Stary Żoliborz, gdzie znajduje się park imienia Stefana Żeromskiego z urozmaiconą rzeźbą terenu, która w połączeniu z zabytkowym fortem Sokolnickiego świetnie nadaje się na spacery oraz wypoczynek. Na Starym Żoliborzu znajduje się potężny i piękny kościół imienia Stanisława Kostki. Kilka metrów dalej w parku imienia Żołnierzy Żywiciela znajduje się znany Teatr Komedia. Dla osób aktywnych ważnym elementem może okazać się także znakomita trasa na rolki i rower, która ciągnie się przez całą długość Warszawy. W tej części także znajduje się stacja metra Plac Wilsona. Na tym samym placu do dziś istnieje kultowe i bardzo znane warszawiakom Kino Wisła. Trzecią częścią są Sady Żoliborskie, które zostały w ostatnich latach mocno rozbudowane o nowe osiedla, nazwane Żoliborzem Artystycznym, gdzie znajdziemy pięknie zaaranżowane ogrody pośród nowoczesnych osiedli. Na Żoliborzu znajduje się 9 szkół podstawowych, 5 szkół średnich oraz kilka szkół wyższych. Można by wiele opowiadać o samym Żoliborzu, ale krótko mówiąc, jest to z jednej strony zielona strefa tuż przy Wiśle z odnowionymi kamienicami i kameralnymi restauracjami, a z drugiej strony nowoczesne osiedla z dostępem do metra i pełnej infrastruktury usługowej. Jestem pewien, że kto już zamieszka na Żoliborzu, zostanie na dłużej. Jeśli spodobał Ci się ten film, zostaw łapkę w górę i kliknij subskrypcję.